Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Prawo Nowego Testamentu różni się od prawa Starego Przymierza. Jednak już w prawie Mojżesza znajdowały się zapowiedzi nowego prawa. W sercu Tory znajduje się bowiem przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości bliźniego. Na tych dwóch przykazaniach osadzone jest całe żydowskie prawodawstwo. Jezus to prawo udoskonalił i ukazał jego głębie tak dalece, że prawo miłości stało się jedynym przykazaniem nowego przymierza. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Skoro Bóg jest miłością, a my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to miłość jest dla nas tak naturalnym środowiskiem, jak woda dla ryb. Człowiek, który nie potrafi kochać, staje się podobny nierozumnym zwierzętom albo upadłym aniołom, a nie dzieciom Bożym. Potrzeba nam na nowo odkryć charyzmat Boży. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale to podobieństwo do Boga jest na miarę naszych zdolności do miłowania. Jezus zostawił nam przykład, co znaczy kochać, oddając za grzesznego człowieka swoje życie. Czy wobec takiej miłości zrobiłem cokolwiek, aby przez miłość upodobnić się do Boga? W jakim stopniu ja potrafię kochać? Czy każdego dnia uczę się miłości na wzór tej, jaką sam zostałem ukochany przez Boga?